co? Motivation, your touch is all that's on my mind. Sweat on you precipitating, you feel me rising from behind. Give it to me, give it to me. Come let your body show me. Give it to me, give it to me. What your lips wanna say. All my London girls, come and show me some. All my LA girls, come and show me some. Ethiopian girls, come and show me some. Come and show me some. Come on, come on. Jamaican girls wanna blow it down, but Asian girls wanna work it out. Turn around, don't talk, smile. Show me some, show me some. Shut up and dance. Shut up and dance, baby. Shut up and dance. Roll it and light it for me. Ice my Corona. No, no need for conversation. Love your persona. In the building doing different routes. Late night, eat it like in and out. Tell you, you can bring a friend around. Tupac, y'all get around, get around. Come and show me some. All my LA girls, come and show me some. Ethiopian girls, come and show me some. Come on, come on, come on. Jamaican girls wanna blow it down. My Asian girls wanna work it out. Turn around, don't talk. Show me some, show me some. Shut up and dance. Hace falta que te quieran, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Pasa mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá y todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá y todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Hey, pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita. Déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras y al fin y al cabo vas a pasar a la bien. El destino final es la felicidad y no vas a querer volver. Báilame, báilame, que las piernas se van bailando. Siente el ritmo y mueve los pies. Ven conmigo y canta otra vez. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá y todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá y todo pasará. La vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. ¡Hey! La vida es una. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá y todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. ¡Hey! La vida es una y es un carnaval. ¡Hey! La vida es una y es un carnaval. ¡Hey! ¡Come on! La vida es una y es un carnaval. ¡Sí! La vida es una.
Wow, co za otwarcie. I co za emocje. 24 finalistów, a wśród nich ten jeden, jedyny, najprzystojniejszy Polak, Mister Polski 2020. A razem z nimi nasz gość specjalny, wprost z Wenezueli, Jonal Adrian Escobar Perez. Dzięki, chłopaki. Po prawie półtora roku przerwy spowodowanej pandemią w końcu wracamy do rzeczywistości. Za którą tak bardzo tęskniliśmy i której tak bardzo potrzebujemy. Witamy Państwa gorąco na gali finałowej Mister Polski 2020, zgromadzonych tutaj w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym. Oraz wszystkich oglądających transmisję online. A witają Państwa... Jak zawsze wspaniała Sylwia Madeńska. I dżentelmen w każdym calu Bartłomiej Piekarski. Dwadzieścia cztery osobistości. 24 różne charaktery. I tylko jeden cel. Tytuł najprzystojniejszego Polaka, który daje ogromne możliwości, czego najlepszym dowodem są spektakularne kariery misterów z lat poprzednich. Zobaczmy zatem, kto ubiega się o tytuł najprzystojniejszego Polaka. Doping i brawa z Państwa strony jak najbardziej wskazane. A oto i oni, bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Pierwszym Jakub Kowalewski, 26 lat, Szczecinek. Z numerem 2 Jakub Pursa, 26 lat, Jabłonna. Numer 3 to Adrian Lach, 25 lat, Wadowice. Numer 4, Jakub Teodorski, 21 lat, Mińsk Mazowiecki. Numer 5, Łukasz Jagła, 25 lat, Jastrzębie Zdrój. Z numerem 6, Maciej Paluch, 25 lat, Grodzisk Wielkopolski. Z numerem 7 Rafał Szulik, 25 lat, Rybnik. Z numerem 8 Rafał Nowaczuk, 30 lat, Siemiatyczyn. Z numerem 9 prezentuje się Kamil Zdziebko, ma 27 lat i pochodzi z Gliwic. Numer 10 Przemysław Wnęk, 26 lat, Łomnica Zdrój. Numer 11 Damian Dąbrowski, ma 19 lat i pochodzi ze Szczecina. Z numerem 12 Patryk Mnich, 25 lat, Szydłowiec. Z numerem 13 Kacper Kędzierski, 22 lata, Szczecin. Z numerem 14 Rafał Łakomiec, 22 lata, Szczecin. Z numerem 15 Patryk Bogdański, 23 lata, Ostrołęka. Z numerem 16 zaprezentuje się Jacek Krówczyński, ma 27 lat i pochodzi z Leszna. Z numerem 17 Kamil Tomczak, ma 23 lata i pochodzi z Łodzi. Numer 18 Mikołaj Grzegorz, 22 lata, Babianice. Karol Kasperek, ma
pochodzi z Kielc. Numer 20. Adrian Nykpamuk. Ma 18 lat i pochodzi z Jawora. Numer 21. Mateusz Żygadło. 25 lat. Kowalskie. Numer 22. Maciej Szlubik. Ma 24 lata. Pochodzi ze Szprotawy. Z numerem 23 zaprezentuje się Filip Przybylski. Ma 25 lat i pochodzi z Zielonej Góry. A stawkę zamyka kandydat z numerem 24, Mateusz Komorowski, 26 lat, Starogard Gdański. O wyniku zadecyduje jury, które przedstawimy wkrótce. Ale również Państwo macie realny wpływ na rozstrzygnięcie konkursu, przyznając bardzo ważną nagrodę. Nagrodę publiczności, która zapewni awans do ścisłego top 10. Przy wejściu otrzymaliście Państwo karty do głosowania, na których należy napisać numer swojego faworyta. Poprosimy o przekazanie Państwa głosów naszym hostessom po jednej z prezentacji. A partnerem strategicznym konkursu Mister Polski już od wielu lat jest marka Ozon, lider sprzedaży online odzieży męskiej w Polsce. Konkurs Mister Polski to najbardziej prestiżowy konkurs dla mężczyzn w Polsce. Każda edycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a tytuł najprzystojniejszego Polaka otwiera wiele drzwi i daje ogrom możliwości. Wyboru dokonuje jury, w skład którego wchodzą osobowości świata mody, gwiazdy ekranu oraz przedstawiciele firm, bez których organizacja tego wydarzenia nie byłaby w ogóle możliwa. Nie inaczej jest również w tej edycji. Oto nasze szanowne jury, które nagrodzimy brawami po przedstawieniu. Sebastian Kasałka, dyrektor Departamentu Promocji marki Ozon.pl, partnera strategicznego konkursu Mister Polski. Ela Piorun, projektantka mody. André Slej, dyrektor kreatywny Miss Supranational oraz Mister Supranational. Gosia Andrzejewicz, wokalistka. Sylwester Wilk, sportowiec. Marietta Witkowska, influencerka, zwyciężczyni reality show. Jakub Kucner, aktor, Mister Polski 2017, wicemister Supranational 2018. Natalia Piguła, wicemis Polski, Miss Universe Poland. Paweł Tur, wokalista. Iwona Rożnawska, dyrektor generalny hotelu Mistral w Markach. Nan Nguyen, prezes zarządu restauracji Swing. Anna Maria Jaromin, Miss Polski 2020. Juliusz Tobiasz, prezes Extreme Warrior Park. Ewelina Sadowska, stylowa twarz. Maciej Wesoły, członek zarządu firmy Mer, właściciela marki Villaro. Moja piękna współprowadząca, Sylwia Madeńska. Andrzej Barabasz, sekretarz jury. I już tradycyjnie przewodniczącym jury jest Norbert Dąbek. To właśnie w ich rękach spoczywa decyzja co do przyszłości wszystkich naszych kandydatów. Wiemy doskonale, że to zadanie nie jest łatwe, dlatego jeszcze raz gromkie brawa dla naszego wspaniałego jury. Czas dowiedzieć się o naszych finalistach nieco więcej. Poznać ich zainteresowania i plany na przyszłość. Guess who? J to the low.
F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho, yeah. I ain't Mr. Right, I'm Mr. Right now. I keep women in thongs coming along. You visibly set stones, some in a prong. I can tell you ain't never had someone this long. One night, have them humming my song like. Girl, you ain't know I was coming in strong. Now you know not to come at me wrong. I get right, You're looking just a little too hard at me. Standing just a little too close to me. You say you're not quite enough to me. You're sipping just a little too slow for me. No doubt you're playing real cool, homie. Got me thinking, what is it you do for me? Tripping a little more than I should be. So let yourself go and get right. Wieczór, witam wszystkich. Jestem pierwszy, padło na mnie, muszę coś powiedzieć o sobie. Także jestem przedstawicielem handlowym w branży motoryzacyjnej. W wolnym czasie staram się jak najwięcej podróżować, spotykać ze znajomymi, bo jak wiemy, czas jest bardzo ważny i myślę, że nie powinniśmy go marnować. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Jakub. Na co dzień zajmuję się nauką tańca dzieci, młodzieży, ale także dorosłych. Jestem pierwszym w historii artystą baletu, który otrzymał awans do wielkiego finału Mistera i mam nadzieję, że nie ostatnim. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Adrian Lach, przyjechałem do Was z Wadowic, mam 25 lat. Interesuję się sztukami walk, samoobroną. Przede wszystkim aspektem do podejścia do samoobrony, psychologicznym. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, nazywam się Kuba Teodorski. Na co dzień gram w piłkę nożną, także studiuję na kierunku dietetyki. Moje zainteresowania to głównie sport, zdrowy styl życia, a także od niedawna fotomodeling. W przyszłości chciałbym pomagać ludziom zmieniać ich nawyki żywieniowe, bo wiem, jak to bardzo jest trudne. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Łukasz Jagła, pochodzę z Jastrzębia Zdroju. Moje życie od najmłodszych lat jest związane ze sportem. Na co dzień pracuję jako trener piłki nożnej. Ludzie twierdzą, że jestem wulkanem pozytywnej energii, który zaraża się uśmiechem. Dlatego gdyby mieli dzisiaj Państwo problemy z uśmiechaniem się, w co szczerze wątpię, to zapraszam na backstage, na pewno coś wymyślimy. Nie przedłużając, chciałbym, żeby Państwo bardzo trzymali za nas kciuki. Ode mnie nikogo niestety nie ma dzisiaj na tej sali. Bardzo się stresuję, także życzę udanego wieczoru i do zobaczenia. Cześć, nazywam się Maciej Paluch, mam 25 lat i przyjechałem do Was z Grodziska Wielkopolskiego. Moje życie kręci się wokół sportu, moim ulubionym sportem jest siatkówka, chociaż ostatnio sprawdzam się na torach przeszkodowych. Poza tym studiuję fizjoterapię, a na co dzień pracuję na tłoczni gazu. Życzę Wam miłego wieczoru. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Rafał Szulik, na co dzień pomagam ludziom w osiąganiu swoich wymarzonych sylwetek. Dodatkowo, oczywiście z zamiłowania do ludzkiego ciała, rozpocząłem już swój drugi kierunek studiów, jakim jest fizjoterapia i gwarantuję Państwu, że w przyszłości te ręce będą czyniły cuda. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Rafał Nowaczuk, z zawodu jestem aktorem. To również jest moją pasją, takie gotowanie. Jedna z moich największych osiągnięć w filmach to jest udział w najnowszej produkcji Blan Filipińskiej. Także zachęcam do oglądania w marcu, będzie pikantnie. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Kamil Dziepko, mam 27 lat i od dłuższego czasu propaguję zdrowy styl życia w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że jeszcze dalej rozrośnie się moja działalność w mediach społecznościowych i dotrę do jeszcze większej liczby osób, aby jeszcze więcej osób zarażać pozytywną energią i uśmiechem. Na co dzień również lubię kuchnię włoską i mam zamiar zjeść sobie bardzo dużą pizzę dzisiaj po gali, ponieważ do gali przygotowywałem się długo i były to wyczerpujące przygotowania. Życzę miłego wieczoru i miłej zabawy. Do zobaczenia. Button up shirt, cuff
Dobry wieczór Państwu, nazywam się Przemysław Nęg. Na co dzień zajmuję się barberingiem. W przyszłości chciałbym otworzyć swój własny salon. Moje zainteresowania to sport, muzyka, kuchnia, podróże. W wolnych chwilach spędzam czas w rodzinnej miejscowości, w malowniczej Łomnicy Zdroju. Moja pasja to, moje hobby, przepraszam, to jazda konna. Dobry wieczór Państwu, mam na imię Damian i pomimo swojej sylwetki jestem ścisłowcem. Od 4 roku życia grałem w szachy, gdzie wielokrotnie stawałem na podium w turniejach zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Udało mi się również zdobyć tytuł finalisty zarówno Olimpiady Wiedzy Technicznej, jak i Olimpiady Matematycznej. I ta ostatnia zapewniła mi wolny wstęp na Uniwersytet Warszawski, gdzie od października zacznę studiować informatykę. No i a propos tej informatyki, to całkiem nieźle radzę sobie w usuwaniu wirusów, dlatego w okresie pandemii mogą Państwo się czuć przy mnie bezpiecznie. Witam serdecznie, nazywam się Patryk Mnich, mam 25 lat, przyjechałem z Szydłowca. Obecnie jestem studentem wychowania fizycznego oraz prowadzę studio treningu. W przyszłości, w niedalekiej przyszłości planuję rozpocząć studia na kierunku psychologii, ponieważ uwielbiam pracę z ludźmi i dlatego też kształcę się właśnie w tym kierunku. W wolnym czasie gram w szachy. Dobry wieczór, nazywam się Kacper Kędzierski, mam 23 lata, pochodzę ze Szczecina, z doświadczenia jestem akrobatą. Interesuję się sportami ekstremalnymi i lubię podróżować. Pozdrawiam. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Rafał Łakomiec, mam 22 lata i pochodzę z małej miejscowości koło Szczecina, ale aktualnie mieszkam w Szczecinie. W 2017 roku rozpocząłem studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Rok później rozpocząłem studia na kierunku wychowanie fizyczne również na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 10 lat uprawiam lekką atletykę, jestem medalistą mistrzostw Polski w biegu na dystansie 400 metrów przez płotki. Chciałbym pokazać, że można łączyć sport i naukę na wysokim poziomie. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję. Dobry wieczór, nazywam się Patryk, pochodzę z pięknego regionu Kurpi, które bardzo kocham. Większość moich pasji związanych jest z dietetyką, gotowaniem, sportem, fotomodelingiem. Więcej moich zainteresowań zobaczycie za chwilę. Witam bardzo serdecznie, nazywam się Jacek Krówczyński, mam 28 lat, moja pasja to koszykówka oraz modeling. Na co dzień zajmuję się kształtowaniem sylwetek moich podopiecznych. No, moja największa zaleta to uśmiech i poczucie humoru. Pozdrawiam, cześć. Dobry wieczór Państwu, mam na imię Kamil Tomczak oraz mam 23 lata. Jestem studentem administracji i w tym roku piszę licencjat. Jestem modelem od 2016 roku, modeling to moja pasja. Kręcą mnie nowe wyzwania oraz kocham adrenalinę. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mikołaj Grzegorz, przyjechałem z Pabianic. Jestem studentem architektury, jest to jedna z moich wielu pasji, ale dzisiaj skupię się na jednej, mianowicie grze na pianinie, więc czekajcie na mój występ. Miłego wieczoru. Witam serdecznie, nazywam się Karol Kasperek, z wykształcenia jestem inżynierem ochrony środowiska. Moją największą pasją jest sport, muzyka, podróże i w wolnych chwilach piszę również swoje teksty piosenek o miłości. Dziękuję bardzo, życzę udanego wieczoru. Witam Państwa bardzo serdecznie, mam nadzieję, że dobrze się bawicie, ale chyba tak. Ja nazywam się Adrian Nykwamu, przyjechałem cię do Was tutaj z Jawora. Na co dzień uczę się, jestem maturzystą, w tym roku miałem niebywałą przyjemność właśnie napisać maturkę. Poszło w miarę dobrze, ale trzymajcie kciuki, żeby dostać na jakieś dobre studia. W życiu kocham kilka rzeczy. Oprócz znajomych, którzy wspierają mnie tutaj cię w pierwszym rzędzie. Kocham także muzykę, gram na pianinie oraz na gitarze, kocham sport, trenuję na siłowni oraz kickboxing oraz wieczorami kocham zagłębić się w dobrej lekturze. Dziękuję bardzo. Wieczór Państwu, nazywam się Mateusz Gadło, moją pasją jest sport. Od początku podróży z misterem, tak samo się interesuję modelingiem. I też przy okazji chciałem oznajmić, że to będzie mój ostatni raz w takich konkursach, dlatego że za 2 tygodnie biorę ślub. Dziękuję bardzo.
Dobry wieczór, nazywam się Maciej Szlufik, mam 24 lata, pochodzę ze Szprotawy. Interesuję się sportem, głównie piłką nożną oraz żużlem. W przyszłości chciałbym pracować w branży łączącej PR, social media oraz marketing. Dziękuję. Cześć, nazywam się Filip Przybylski, kończę obecnie studia magisterskie Business Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Interesuję się rynkami finansowymi, psychologią i sportem, w szczególności koszykówką. Od niedawna zajmuję się też aktorstwem i modelingiem, występuję w reklamach i serialach. I to krótko tyle o mnie, a Państwu życzę miłego wieczoru. Dobry wieczór wszystkim, nazywam się Mateusz Komorowski, mam 26 lat, jestem ze Starogardu Gdańskiego. Moje zainteresowania to sport, motoryzacja i podróże. Przyszłość wiążę z fotomodelingiem. Lubię również wychodzić na spacer z moim czworonogiem. Często również słyszę, że 2 metry to sporo. Dla mnie to i tak za mało, bo mierzę znacznie wyżej. Dziękuję. Musicie Państwo przyznać, że panowie mają ciekawe pasje i zainteresowania. Do tego bardzo różne, jest więc z czego wybierać. Finaliści od kilku dni mieszkają w zaprzyjaźnionym hotelu Mistral w Markach, ale nie są to wakacje, tylko próby, próby i jeszcze raz próby. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Widać, że Jonal, choreograf tegorocznej gali, dał chłopakom niezły wycisk. No ale widać tego efekty. Bo to nie jest tak, że chłopaki od rana do wieczora trenowali i ćwiczyli. Był również czas na wypad do Warszawy i debiut na czerwonym dywanie. Wszystko za sprawą zaproszenia na uroczystą kolację powitalną do warszawskiej restauracji Swing. We'll be right back.
Jonal Adrian Escobar Perez to nie tylko świetny choreograf, ale również doskonały wokalista. I powiem Państwu w sekrecie, że jest również mistrzem Wenezueli w szermierce. Popis swoich umiejętności zaprezentował już na początku gali w towarzystwie 24 finalistów. A teraz czas na jego występ solowy. Brawa! Okej, idziemy. Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel, le rompieron el corazón y no busca a nadie que se lo reponga. Ella quiere a alguien que se lo ponga. Ella quiere un man que no la llama y que no joda, para reemplazar al perro que no la valora. Quiere aprovechar que está más buena, más de moda. Se metió al gym desde que está sola. Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano, pero es ella misma queriendo salir del daño. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo se sienta peor. Ella no está buscando novio, no busca novio, no quiere salir a joder, oh no. Quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel, oh no. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare. No quiere un novio para rendirle cuenta, no necesita ningún HP en el pare, que la pare. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare. No quiere un novio para rendirle cuenta, no necesita ningún HP en el pare, que la pare. Y quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo se sienta peor. Ella no está buscando novio, no busca novio, no quiere salir a joder. Quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel. Ella no está buscando novio, quiere salir a joder. Quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel. Ella no está buscando un novio, no busca novio, no quiere salir a joder. Hey, Latynowska krew i temperament to mieszanka wybuchowa. Co za występ! Dziękujemy bardzo! A Państwu przypominamy, że partnerem strategicznym konkursu Mister Polski jest marka Ozon, lider sprzedaży odzieży męskiej online. Nadszedł czas na chyba najbardziej oczekiwaną prezentację dzisiejszego wieczoru, szczególnie przez nas, drogie panie. Prezentację, która przynajmniej u kobiecej części wywoła niemałe emocje, a u męskiej kompleksy. Ty, Bartku, nie musisz mieć powodów do kompleksów. Spokojnie mógłbyś być dzisiaj z jednym z uczestników. Bardzo dziękuję za miłe słowa, ale ja ten etap mam już za sobą. Póki co skupmy się na naszych finalistach. Zobaczmy ich imponujące sylwetki. Do tej, jak i wszystkich prezentacji, o twarz i ciało finalistów zadbał beauty team Stylowa Twarz Eweliny Sadowskiej. A o fryzury styliści z warszawskiego studia Mirek Design. Jesteście Państwo gotowi na takie widoki? Jestem na próbach już od rana i powiem krótko. Oh my God! Oh my God!
club is packed, I rap the rap. Ladies are in here from front to back, and they love my soul, I reply. Baby girl, don't you know that I am the fly? Hands in the sky, don't ask why. Party on down with Big Bow Wow. I got style, got flair, got you right there. I got enough stuff to make you do that there. So come one, come all, just having a ball. Beware of the owner, cause the owner's a dog. I got y'all back off the wall. Just let me know, no. I like the way that you talk. Take a ride in my blue Mercedes, green grass, sitting on a beanbag, close your eyes so the dream lasts, no fading away, just blazing shade, night will turn to amazing day, you and I and you, let's do what lovers do, 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 do that dance, so do that dance, do that dance, so do that dance, do that dance, so do that, just let me know, no, no, I like the way that you talk. From front to back, and they love my soul, I reply. Baby girl, don't you know that I am the fly? Hands in the sky, don't ask why. Party on down with Big Bow Wow. I got style, got flair, got you right there. I got enough stuff to make you do that there. So come one, come all, just having a ball. Beware of the owner, cause the owner's a dog. I got y'all back off the wall. Just let me know, no, no. I like the way that you talk. Let's take a ride in my blue Mercedes, green grass, sitting on a beanbag, close your eyes so the dream lasts, no fading away, just blazing shade, night will turn to amazing day. No, Sylwia, widziałem, jakim wzrokiem patrzyłaś na naszych finalistów, rozumiem, że masz już swojego faworyta. Oczywiście, że tak, i to nie jednego, ale póki co zachowam to dla siebie. A Państwa zdaniem, który kandydat najbardziej się podobał? Trochę słabo było Państwa słychać. Można jeszcze raz? Jak widać, tutaj zdania są podzielone, ale wszystko będzie jasne, kiedy poznamy wyniki głosowania Państwa, czyli publiczności. Zakończyliśmy właśnie głosowanie. Prosimy Państwa o przekazanie głosów naszym hostessom. Konkurs Mister Polski to nie tylko wygląd zewnętrzny, ale również młodość, siła, pasja. I oczywiście talent. I takich właśnie osobowości nie brakuje wśród naszych finalistów.
Daliśmy im szansę i możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na żywo, właśnie przed Państwem. W konkursie Mister Polski Talent Show. Uwaga, jako pierwszy na scenie wystąpi kandydat z numerem 2, Jakub Pursa. A jaki talent nam zaprezentuje? Zobaczcie Państwo sami. To są naprawdę zasłużone brawa, bo to, co zaprezentował przed nami Jakub, było naprawdę niesamowite. Sylwia, jako że znasz się na tańcu jak mało kto, ocenisz może ten występ. Muszę przyznać, że neoklasyka i taniec współczesny to bardzo ciężkie techniki. I tak jak zdążyliście zauważyć, taniec to nie jest tylko zabawa, tylko ciężka praca. Widzicie, że Jakub to jest czysty mięsień. Gdyby zrobić badania na procent tłuszczu, to chyba było minus 2. I mam takie zadanie dla Państwa, żeby docenić jego pracę. Spróbujcie sobie w domu podnieść nogę chociażby na 90 stopni i spróbować ją utrzymać kilka sekund. Wasz czworogłowy nie wytrzyma. Jestem to było 180. pod ogromnym wrażeniem. Brawo! Kolejny z kandydatów do tytułu Mister Talent to kandydat z numerem 7, Rafał Szulik, który zatańczy dla Państwa z partnerką Martyną Paryż. Zapraszamy! Wielkie brawa na zachętę! Like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I am loving you too. Still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways.
Jest z nami sportowiec Sylwester Wilk, który ma za sobą udział w programie Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami. Może Sylwek pokusi się o ocenę występu Rafała. Prosimy. Poprosimy już o idziemy. Mikrofon dla Sylwka. Dzień dobry, słuchajcie. Ja na szczęście nie uważam, żebym był odpowiednią osobą, która powinna oceniać taniec, ponieważ sam jedynie go liznąłem. Na pewno mogę powiedzieć, że podobało mi się to, co widziałem, a to w tańcu jest najważniejsze, bo kupujemy to, co widzimy, tak? To, co wy nam chcecie pokazać, ja to poczułem i to jest najważniejsze w tańcu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam. A co dla nas przygotował kandydat z numerem 15, Patryk Bogdański? W choreografii tanecznej Wyloguj się do życia. Na scenie z Patrykiem pojawią się Maja Pyra i Katarzyna Kocuń. Wielkie brawa dla Patryka, bo to nie lada wyczyn poprowadzić dwie kobiety naraz. Sylwia, jak oceniasz ten występ? Muszę wam się przyznać do czegoś. Dziewczyn nie było na próbie generalnej, więc pierwszy raz widziałam ten występ i patrzyłam na nich tak.
co oznacza, że bardzo skupili moją uwagę. Kiedy nie kontroluję swojej mimiki, to znaczy, że naprawdę taniec mi się podobał. Patryk, świetnie partnerowałeś. Partnerowanie jest moim konikiem w tańcu towarzyskim, więc naprawdę tu jedna z tancerek tańczyła swivle, widziałam, że było jej bardzo stabilnie. No ale Patryk, coś się nie możesz zdecydować, czy jedna, czy druga. Tu taki mały minus, ale naprawdę świetnie i dziewczyny macie przepiękne nogi. Wielkie brawa, dzięki. A przed Państwem ostatni uczestnik talent show. Kandydat z numerem 18, Mikołaj Grzegorz, który zaprezentuje swoją pasję i zagra na instrumencie klawiszowym. Zapraszamy na scenę. Wielkie brawa! Mikołaj Grzegorz, wielkie brawa. Jest z nami wokalistka Gosia Andrzejewicz. Gosiu, jak oceniasz występ? Też nie mam mikrofonu, ale może będzie mnie słychać. Słychać, słychać. Mikołaju, ja jestem zachwycona twoją grą. To nie była zwykła gra. Ty grałeś duszą, sercem, włożyłeś mnóstwo emocji. Powiem ci, że naprawdę dotknęło mnie to, co zagrałeś, aż się wzruszyłam. Ale wzruszyłam się też z jednego powodu, że
młode osoby, takie jak ty, idą w stronę muzyki, pokazują, że mogą rozwijać swój talent w tej erze smartfonów i tego, jak młodzi ludzie tak naprawdę marnują swoje życie. Ty jesteś doskonałą inspiracją dla nich, także bardzo się cieszę, gratuluję ci tego występu. Dziękujemy, Gosiu. Dzięki, Mikołaj. Na miejscu jury miałabym ogromny problem zdecydować, kto był lepszy. Wszystkie występy, mimo że całkowicie różne, łączyło jedno. Chłopaki zrobili to z ogromnym serduchem i widać, że włożyli w przygotowania swoich prezentacji mnóstwo czasu. Kto otrzyma tytuł Mistera Polski Talent Show? Przekonamy się wkrótce. Tymczasem przypomnijmy, że partnerem strategicznym konkursu jest marka Ozon, lider sprzedaży odzieży męskiej online w Polsce. Za chwilę prezentacja, podczas której już po raz ostatni zobaczymy wszystkich finalistów w pełnym składzie. Jednak najpierw pytanie do was. Jak się państwu podoba gala? Chłopaki na pewno was słyszą na backstage'u. Kto z panów jest waszym faworytem? Numer 12. Tak, też słyszałam. Dwadzieścia. Kto da głośniej? 21. A uda się jednogłośnie? Zdania są podzielone, tak jak w życiu. Mamy różne gusta. Szanowni państwo, po tej prezentacji poznamy top 10 tegorocznej edycji konkursu Mister Polski, do którego awans mają zapewniony Mister Elegancji, Mister Warrior Extreme oraz wybrany przez państwa Mister Publiczności. Uwaga, ostatnia prezentacja wszystkich finalistów. Panowie, scena jest wasza. Magica! Ja, Sheyan, ya. Ma vamos, vamos a romper. No hay tiempo pa perder. De la disco pa'l motel. Más mala que Anabel. Baile todo le hacen coro. Te dejamos acá como el zorro. No pierdo mi tiempo, es oro. Todo me lo gasto, no ahorro. Machica, machica, machica. Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, machica. Oye, oye. Machica, machica. Atata. Machica, machica. Arata. Machica, machica. Atata. Machica, machica. Machica, machica. Machica, machica. Machica, machica, machica. Calienteaste en la nevera. En la cima sin escalera. La sensación de la favela. Salió a romper frontera. Las mujeres como yo que no se quitan. Que de lejos se identifican. Siempre están cuando las solicitan. Machica, que yo soy tu chica. Representa tu bandera. Que música es nueva era. A mí me dan pe donde sea. Machuca, que estás que te quema. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, machica. Oye, oye. Machica, machica. Atata. Machica, machica. Arata. Machica, machica. Atata. Machica, machica. Machica, machica. Machica, machica. Machica, machica, machica. Dale lenta, el golpe avisa. Vino con José Julisa. Vengo con la buena vibra. Con J Balvin, con Anita. Machica, machica.
Maciga, 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 No hay tiempo pa' perder. De la disco pa'l motel. Más mala que Anabela. Baile todo le hacen coro. Te deja marcado como el zorro. No pierdo mi tiempo, es oro. Todo me lo gasto, no ahorro. Machica, machica, machica. Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, machica, oye, coño. Machica, 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 machica. Calienteaste en la nevera. En la cima sin escalera. La sensación de la favela. Salió a romper frontera. Las mujeres como yo que no se quitan. Que de lejos se identifican. Siempre están cuando la solicitan. La chica que yo soy tu chica. Representa tu bandera. De música de nueva era. A mí me dan pe donde sea. Machuca que estás que te quema. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, machica, oye, coño. Machica, machica, tata. Machica, machica, rata. Machica, machica, tata. Machica, 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 machica. Dale lenta, el golpe avisa. Vino con los hechos, Lisa. Vengo con la buena vibra. Zaraz ogłosimy ścisłe top 10, jednak potrzebujemy czasu, aby zliczyć głosy. Także zarządzamy 5 minut przerwy. Thank you.
prosimy o zajmowanie miejsc.
Wracamy po przerwie. Zapraszamy na scenę naszych 24 panów. Wielkie brawa! Coś te brawa były kiepskie. Ta przerwa chyba nie zrobiła... Zdecydowanie lepiej. Szanowni Państwo, nasi finaliści mimo pandemii nie poddawali się i przez kilkanaście miesięcy przygotowywali na ten wyjątkowy wieczór. Panowie, jesteście gotowi? Oto top 10 konkursu Mister Polski 2020! Jako pierwszy do tego elitarnego grona wchodzi kandydat z numerem 22, Maciej Szlupik. Wielkie brawa! Kolejny finalista to numer 11, Damian Dąbrowski. Szansy na tytuł najprzystojniejszego Polaka otrzymuje również kandydat z numerem 17, Kamil Tomczak. Oraz numer tudum, tudum, tudum. 23, Filip Przybylski. A do panów dołączy kandydat z numerem, jak państwo myślą, którym? Numer 15, Patryk Bogdański. Tak, widzę, Patryk, masz szerokie grono fanów. Jesteśmy na półmetku, a emocje sięgają zenitu. A szóstym finalistą zostaje kandydat z numerem 13, Kacper Kędzierski. Panowie, nawet sobie nie wyobrażam, co teraz czujecie. Każdy z was czeka na swoją szansę. A na taką na pewno zasłużył kandydat z numerem 20, Adrian Dykmawo. A także numer 12, Patryk Mnich. Jury dostrzegło potencjał w kandydacie numer 1, Jakub Kowalewski. Szanowni Państwo, zostało nam już tylko jedno miejsce w ścisłym top 10. Jak Państwo myślą, kto je zajmie? Uwaga, numer 2. Jakub Pursa! Oto top 10 edycji Mister Polski Anno Domini 2020. I to właśnie wśród nich jest nowy Mister Polski. Ale wielkimi brawami nagródźmy wszystkich 24 finalistów. Panowie, jesteście doskonałym przykładem na to, że nawet w czasie pandemii, kiedy wielu się nie chciało, wy ciężko pracowaliście na swój sukces. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich uczestników. Dziękujemy!
Dzięki, panowie. Hart ducha i prawdziwa męska rywalizacja do samego końca. Również na mega trudnym torze Extreme Warrior Park w Piasecznie. Sam miałem okazję tam trenować i muszę przyznać, że lekko nie było. Czas chwilę ochłonąć po emocjach związanych z wyborem Top 10 i posłuchać recitalu naszej kolejnej muzycznej gwiazdy. Wokalista, multiinstrumentalista, kompozytor, wschodząca gwiazda polskiej sceny muzycznej Paweł Tur! Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Podoba się? Bardzo fajny konkurs, prawda? Słuchajcie, powiedzieli mi, że muszę dużo mówić, bo tam panowie się przebierają podobno w jakieś bardzo ładne stroje. Nie wiem, o co chodzi, czy koleżanka już uśmiecha, więc coś pewnie wie. Moi drodzy, ja bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam całe jury, bardzo sympatyczne. Cały czas, słuchajcie, mnie rozśmieszają, zwłaszcza Marieta, dlatego dla ciebie będzie ta piosenka. Mam nadzieję, że się wam spodoba. I brawa mogą być, oczywiście, na zachętę wiecie. Bo ja taki skromny chłopak jestem. Jedziemy! Szukając prawdy łatwo zgubić się i krzywdę zrobić nieświadomie. Super! Szczęśliwy nie jest ten, kto więcej wie i zna odpowiedź. Świat naprawiasz, nie pomagasz, gdy od siebie nie zaczynasz dużych zmian. Na dzienne światło wyciągnąć łatwo, co to da. I próbujmy razem, okej? Stop! Wszystko to, co widzisz, nie jest tak. Wręcz odwrotnie i inaczej. Stop! Wszystko to, co myślisz, nie jest tak, ale coś innego znaczy. Iluzja trwa dookoła nas, labirynt krzywych luster, pozorów gra, dograna czas. Labirynt krzywych luster. Nieodgadniony także urok ma, nie musi wcale być odkryte. Świat bez tajemnic traci cały czar, jest oczywisty. Cudze sprawy są ciekawe, ale swoje chcesz zostawić sobie sam. Na dzienne światło wyciągnąć łatwo, no i masz. I próbujemy razem, okej? Stop! Wszystko to, co widzisz,
inaczej. Stop! Wszystko to, co myślisz, nie jest tak, ale coś innego znaczy. Iluzja trwa dookoła nas, labirynty krzywych luster, pozorów gra, to gra na czas. Labirynty krzywych luster, labirynty krzywych luster. Labirynty krzywych luster. Everybody! Stop! Wszystko to, co widzisz, nie jest tak. Wręcz odwrotnie i inaczej. Stop! Wszystko to, co myślisz, nie jest tak, ale coś innego znaczy. Iluzja trwa dookoła nas, labirynty krzywych luster, pozorów gra, to gra na czas. Labirynty krzywych luster. No pięknie, wielkie brawa dla was. Słuchajcie, teraz będzie piękna piosenka, która nosi nazwę Wilk, więc Sylwester. Słuchajcie, chciałem, żeby Sylwester wygrał ten konkurs, więc zaznaczyłem go jako juror tam w karcie głosowania, ale potem powiedzieli mi, że Sylwester już wygrał swoją narzeczoną, więc czekam na zaproszenie, Sylwester. Załatwiłem? Tak. I to wiecie, brawa, 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 naprawdę. Mam nadzieję, że nic nie zdradziłem. Moi drodzy, poklaszczemy teraz trochę więcej, dobra? Jedziemy! O to chodzi! Wycie wilka to jest znak. Ostra brzytwa czyści twarz. Smak rozkoszy wzywa nagle mnie. Śpiewam Rolling Stonesów hit. Nocnych łowów czas już start. Ruszam, adres znam. Widzę jej cień, przyciąga mnie. Słyszę jej głos, mówi chodź. Jedziemy! Tak, tak, byłem tu nieraz. W miejscu spadających gwiazd. Tak, tak, słyszę cały czas. To już koniec, nie ma nas. Tak, tak, byłem tu nieraz. W miejscu spadających gwiazd. Tak, tak, słyszę cały czas. To już koniec, nie ma nas. Cichy w serce strzał. Chwilę, w której kocham świat. Długich nocy, letni księżycowy blask. Ty i ja w gąszczu miast. Nierozłączni w rytmie lat. Jest delikatny smak. Który tu raz bywałem tam? Ile tu razy? Nie wiem, nie wiem co. Choć tak bardzo chciałem, wciąż słyszałem, że ile ich masz, tylko wiedz nasz. Tracisz mój czas, wybierę nas. Wembley, łapki w górę, idziemy razem. Tak, tak, byłem tu nieraz. W miejscu spadających gwiazd. Pięknie. Tak, tak, słyszę Marietta cały czas. To już koniec, nie ma nas. Jedziemy! Tak, 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 byłem tu nieraz. W miejscu spadających gwiazd. Tak,
Dobra, trzymamy to. Wszystkie łapki. Ściągam okulary. Jedziemy razem. Pani z przodu tutaj pięknie, więc próbujemy głośno. Ojej. Tak, tak, byłem tu nieraz w miejscu spadających gwiazd. Tak, tak, słyszę cały czas. To już koniec, nie ma nas. Spróbujcie sami? Tak, tak. Dokładnie, dziękuję bardzo. Moi drodzy, ja idę głosować. I trzymajcie kciuki. 20? Na pewno 20? Słuchajcie, od razu widać, że mój poprawczak. Dziękuję wam serdecznie. Miłej zabawy. Witamy państwa ponownie. Jesteśmy coraz bliżej wyłonienia najprzystojniejszego Polaka. Ale zanim to nastąpi, zobaczymy absolutny top of the top dzisiejszego konkursu. Tym razem w niezwykle eleganckiej odsłonie, garniturach marki Villaro. O włosy naszych finalistów zadbali styliści Milek Design, a o twarz i ciało eksperci z Atelier Stylowa Twarz Eweliny Sadowskiej. Oto jak powinien wyglądać mężczyzna z klasą. Wielkie brawa. Aha. Tak, poprosimy o brawa. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. Nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. Jest, że mężczyzna jednak najlepiej prezentuje się w garniturze. Sylwia, no trzeba przyznać ci w 100% rację. Panowie, elegancko i z klasą. I mam nadzieję, że równie dobrze jak wyglądacie, poradzicie sobie z odpowiedziami na pytania od kilku naszych jurorów. Bartek, proszę. Jako pierwszy pytanie zada Sebastian Kasałka, dyrektor Departamentu Promocji Marki Ozon.pl, partnera strategicznego konkursu Mister Polski. Witam serdecznie. Jak się bawicie, kochani? Chyba dobrze, dobrze. Jest gorąco, nadchodzi lato, więc pytanie zadaję kandydatowi numer 23. Filipie, opowiedz nam o swoich wymarzonych wakacjach. Gdzie chciałbyś pojechać? Dlaczego? Wakacjach. Gdzie chciałbym pojechać? Myślę, że na jakąś wyspę. Bardzo lubię wakacje na wyspach. Gdzieś pod palmą. Raczej spokojnie, bez imprez. Mogłoby to być na przykład Bali. O, świetny wybór. Super. Do kandydata z numerem 22. Ela Piorun, projektantka mody. Zacznę od twojej wspaniałej kreacji, więc pytanie być może również będzie dotyczyło świata mody. Dokładnie tak. Dobry wieczór państwo. Pozdrawiam Sylwię bardzo serdecznie. I Sylwia, chciałam tobie powiedzieć, że dzisiaj wyglądasz przepięknie. Dziękuję bardzo. Moje pytanie brzmi,
Jakiego projektanta lubisz i za co go lubisz i doceniasz? Lubię Giorgio Armaniego. Używam również perfum z linii właśnie tego projektanta. Uważam, że jego ciuchy wniosły na rynek, można powiedzieć, prestiż. I bardzo fajnie to wygląda w jakichś stylizacjach, nie tylko takich streetwear, ale również, żeby wyjść gdzieś wieczorowo się pokazać. Super, brawa. Pytanie do kandydata numer 15 od Gosi Andrzejewicz, wokalistki. Gosiu, zacznę od tego, że ty już jesteś obecna w jury konkursu Mistera Polski od kilku lat. Jak ci się u nas podoba? Bardzo mi się podoba, atmosfera jest gorąca i no myślę, że w tym roku Mister Polski będzie równie gorący jak poprzedni. No to wszystko zasługa naszych wspaniałych kandydatów. Tak, dokładnie. A moje pytanie brzmi, masz trzy opcje, którą wybierasz. Pierwsza opcja, wygrać na loterii milion złotych. Drugie, czy mając obecną wiedzę, doświadczenie i umiejętności, chciałbyś cofnąć się w czasie o 10 lat? Czy trzecia opcja, poznać miłość swojego życia? Może powiem tak, warto odpowiedź jakimiś argumentami potwierdzić. Jeśli chodzi o pieniądze, jest to rzecz nabyta. Są czasami ich nie ma, więc nie chciałbym mieć ten pieniędzy, bo szczęścia nie dają. Druga rzecz, czy chciałbym mieć wiedzę? Najlepszą inwestycją, myślę, tego mnie nauczyła rodzina. Nie, czy chciałbyś mieć wiedzę, czy mając swoją obecną wiedzę, umiejętności, tak, chciałbyś się cofnąć o 10 lat? To tak jak mówię, dla mnie najważniejsza jest właśnie ta wiedza, zdobywanie umiejętności, więc chętnie cofnąłbym się w czasie i zrobił coś na pewno dużo lepiej. I jeszcze trzecie, jakie było pytanie? Czy chciałbyś poznać miłość swojego życia? Myślę, że najważniejsza jest dla mnie ta wiedza i pasje, bo jeśli chodzi o miłość, to warto, żeby kobieta miała podobne pasje. Jeśli nasze drogi się połączą, to przyjdzie na to czas i razem się spotkamy. Brawa. Wielkie brawa. Numerowi 17 pytanie zada Sylwester Wilk, sportowiec, ale najpierw ja zadam pytanie tobie. Jak oceniasz przygotowanie fizyczne naszych finalistów? Oceniam bardzo dobrze. Znaczy ja jestem z zawodu też trenerem, więc chcąc nie chcąc patrzę na sylwetki niestety. Zboczenie zawodowe. Przygotowanie naprawdę pierwsza klasa, zwłaszcza, że widzę progres u niektórych. Wiem, jak ciężko pracowali, żeby tą sylwetkę osiągnąć. I tyle. Zresztą sam kiedyś bawiłem się w sporty sylwetkowe. Wiem, jak to jest trudne. Już z pytaniem, jeśli mogę, numer 17, tak? Cześć, słuchaj, cześć. Bo ja jestem sportowcem, niestety, więc całe życie dążę do tego, żeby być najlepszym. Czasami mi się udaje, czasami nie, zazwyczaj nie, i więc mam dalej co robić. Mam do ciebie pytanie takie dla mnie bardzo ważne. Jak ty uważasz, co jest twoim największym sukcesem w życiu? Moim największym sukcesem w życiu jest dla mnie na pewno wyjazd i reprezentowanie Polski w pokazie Elite Model Look 2016 w Lizbonie oraz dotarcie do samego końca studiów. Super. Wielkie wow. Brawa. Wow. Jakub Kucner, aktor Mister Polski 2017, wicemister Supranational 2018, zada pytanie kandydatowi z numerem 20, ale jeszcze, Kuba, mam pytanie do ciebie. W twoim przypadku konkurs Mistera Polski otworzył drogę do świata show biznesu. Jaką wskazówkę mógłbyś dać następcy, nowemu misterowi? Dobry wieczór państwu na wstępie. Gratuluję w ogóle wszystkim tutaj kandydatom, bo stworzyliście naprawdę bardzo fajne show. Co do twojego pytania i odpowiedzi, to myślę, że to też będzie się wiązało z moim pytaniem dla ciebie. Najważniejszy jest pomysł na mistera. No i to, jakim chcecie być misterem i co zrobić z tym tytułem, bo to jest też bardzo ważne i każdy z was teraz tutaj stojąc musi sobie zadać to pytanie, no bo za chwilę któryś z was może być tym mistrem Polski. I z mojego doświadczenia jako byłego mistera wiem, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Dlatego moje pytanie do ciebie właśnie tak brzmi. Jeżeli dzisiaj zostaniesz mistrem Polski, to jak wykorzystasz ten tytuł?
Jeszcze raz dobry wieczór wszystkim. Dziękuję za pytanie. Wydaje mi się, że tytuł mistera zobowiązuje mnie do wielu rzeczy, do wielu wyrzeczeń, ale jestem na to gotowy. W tym roku właśnie, tak jak już wcześniej wspominałem, pisałem maturkę, więc kolejnym etapem jest przeprowadzka do Warszawy. Wydaje mi się, że Warszawa to jest takie centrum polskie, jeśli chodzi o show biznes, o właśnie tą branżę, więc pomogłoby mi to ewidentnie w właśnie spełnianiu się jako mister. Chciałbym też zostać sobą i zarażać ludzi pozytywną energią, bo chyba tego nam troszeczkę czasami brakuje, takiego po prostu uśmiechu i patrzenia na życie, przepraszam, z takim uśmiechem. Więc wydaje mi się, że chciałbym zarażać ludzi przede wszystkim szczerością, pozytywnym myśleniem i chyba to jest to, co chciałbym robić jako mister. Super, dzięki. Kandydat numer 13 przygotuje się do odpowiedzi, a pytanie zada Natalia Piguła, wicemis Polski i Miss Universe Poland, która reprezentowała nasz kraj w Miami. Możesz nam krótko opowiedzieć, jak było? To była niezapomniana szkoła życia. W niecałe 3 tygodnie, razem z pomocą wspaniałych ludzi, organizatorowi Miss Polski, organizatorce Miss Ziemi Łódzkiej oraz jednemu z jurorów, który siedzi tutaj obok, Andrę, udało mi się przygotować w tak krótkim czasie do tak prestiżowego konkursu. A jeżeli chodzi o pytanie, to co wybierasz? Szybki samochód czy swój własny kąt, mieszkanie bądź dom? Wydaje mi się, że wybrałbym swój własny kąt, ponieważ jeszcze mieszkam z rodzicami. Wielkie brawa. Kolejne pytanie zada Nam Nguyen, prezes zarządu restauracji Swing. Ale ja mam najpierw pytanie do ciebie. Jak myślisz, czy przyszły mister powinien mieć jakieś zdolności, umiejętności kulinarne? Na początku chciałbym przywitać wszystkich Państwa serdecznie. Jako przedstawiciel Swing jest nam niezmiernie miło móc wesprzeć taką wielką uroczystość jak Mister Polski. Jestem trochę poddenerwowany, bo zaraził mnie tutaj Paweł swoją energią. Tak? Miejmy nadzieję, że nie COVID-em. Tak. Ja myślę, że wszyscy powinni umieć trochę gotować, tak? I mieć też miłość do kulinarności. Tak? Mnie mama zawsze uczyła, że musisz umieć gotować. Jak kiedyś żona cię wyrzuci z domu, to będziesz mógł gotować. Tak. A jeść trzeba zawsze. Tak, jeść trzeba zawsze. Słuchamy pytania. Celem Swing jest pokazanie światu piękna i różnorodności Azji. W restauracyjnym wydaniu codziennie odkrywamy nowe smaki tego kontynentu. I moje pytanie brzmi, jeżeli dzisiaj zostaniesz misterem Polski, jaki byłby twój cel podróży, który uznałbyś za inspirujący? Witam serdecznie jeszcze raz. Za inspirujący, tak? Więc myślę, że wybrałbym się na pewno do Tokio, gdyż wiadomo, że to miejsce jest bardzo, bardzo daleko i też potrzeba troszkę więcej czasu, żeby tam się dostać. I też ciekawi mnie ta kultura, więc właśnie wybieram to miejsce. Zapraszam, zapraszam. O zadanie kolejnego pytania poprosimy Annę Marię Jaromin, Miss Polski 2020, ale jeszcze krótkie pytanie do ciebie, bo wiemy, że przygotowujesz się do międzynarodowego konkursu Miss Supranational. Jak wyglądają twoje przygotowania? Aktualnie to jest dla mnie bardzo zabiegany czas, bardzo dużo się dzieje, to będą sesje zdjęciowe, nagrania. Pracuję też po prostu nad sobą, nad sylwetką, nad tym, co chcę zaprezentować na scenie, nad tym, co chcę przekazać. Także wyczekujcie. Ogromna wszechstronność. Dokładnie. Słuchamy pytania. No to może ja zadam takie samo pytanie, jakie ja dostałam na mojej gali. Czyli jeśli mógłbyś się przenieść w czasie, to do kiedy i co byś wtedy zrobił? Ale zachowałbym swoją wiedzę, jaką mam w tym obecnym momencie. Dokładnie tak. To bym się przeniósł do swoich samych narodzin i wtedy bym był po prostu bardzo rozwinięty. I nie miałbym konkurencji. Dziękuję.
Wielkie brawa. Ewelina Sadowska, Atelier Stylowa Twarz, zada pytanie przedostatniemu uczestnikowi, kandydatowi. Dobry wieczór Państwu. Uważam, że każdy z nas ma swój jakiś wzorzec w życiu albo autorytet, którego naśladuje. W związku z tym moje pytanie, kto jest Twoim wzorcem i dlaczego? Dobry wieczór Państwu. To jest dla mnie niesamowicie trudne pytanie, ponieważ ludzie są dla mnie taką jednostką inspirującą. Spotykam różnych ludzi każdego dnia i po prostu wyciągam od nich co najlepsze. Trudne dlatego, ponieważ to nie jest tak, że nie wiem, kto mnie inspiruje, ale tych osób jest naprawdę strasznie dużo. Ale dobra, wybiorę jedną i na początku może powiem za co. Jest to osoba bardzo mi bliska, bardzo malutka, bardzo waleczna, bardzo silna. Osoba, która pokazuje tak naprawdę każdego dnia, jak nawet z największych problemów można zrobić takie małe i dalej iść z uśmiechem przez życie. I to jest moja siostra Kasia, która siedzi tutaj na widowni. Dziękuję. A przewodniczący jury Norbert Dąbek zada pytanie ostatniemu finaliście. A ja mam pytanie do ciebie. Powiedz mi, dlaczego to ty powinieneś zostać mistrzem Polski? Ciężko mi będzie tak odpowiedzieć jak kolega z boku, bo bardzo ładnie mu to wyszło. Trzymamy kciuki. Aczkolwiek, czemu ja miałbym zostać mistrzem Polski? To jest jedno z najtrudniejszych pytań, bo wcześniej tak z chłopakami o tym rozmawialiśmy i też się zastanawialiśmy, jak byśmy na to odpowiedzieli. Także jak dla mnie, myślę, że taki tytuł pozwoliłby mi się rozwijać dalej, bo ja widzę swój progres nawet przez te półtora roku od momentu castingu do dzisiejszego dnia i myślę, że w dobrym kierunku to idzie i jeśli zdobyłbym ten tytuł, to dalej bym się rozwijał, dalej zbierałbym te doświadczenie i na pewno to by pozytywnie wpłynęło na moją osobę. Panowie, nie dość, że przystojni, eleganccy i z klasą, to jak sami Państwo słyszeli, doskonale poradzili sobie z pytaniami od naszych jurorów. A wśród tej dziesiątki jest ten jeden, jedyny. Mister Polski 2020. Który już za chwilę stanie przed ogromną szansą na karierę i sławę. Czy ją wykorzysta, gorąco na to liczymy. A my prosimy sekretarza jury Andrzeja Barabasza o zebranie kart do głosowania od wszystkich jurorów i wkrótce poznamy werdykt. A teraz czas na muzyczną gwiazdę wieczoru. Od wielu lat obecna na polskiej scenie muzycznej. Biorąca udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo, pokazała, że ma ogromny talent i kawał głosu. Zmierzyła się z repertuarem takich gwiazd jak Mariah Carey, Adele, Selena Gomez czy naszych polskich Beaty Kozidrak i Ireny Santor. Przed Państwem Gosia Andrzejewicz. Dobry wieczór. O, działa mikrofon. Moi kochani, naprawdę bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mogła dla Was zaśpiewać. Po tak długim okresie niekoncertowania, to jest prawdziwa przyjemność. Jestem przeszczęśliwa i mam nadzieję, że to szczęście też poczujecie w Waszych sercach. Pierwsza piosenka będzie z repertuaru Ariany Grande, God is a Woman. Mm-hmm.
don't wanna waste no time, yeah. You ain't gotta untruck my ear. So have you done it way you like, yeah. And I can tell that you know I know how I want you. Ain't nobody else can relate. Boy, I love that you unafraid. Baby, let me down and let's pray. I'm telling you the way I like it, how I want you. Yeah, I can be all the things you told me not to be. When you're trying to come for me, I keep it flourishing. And here's to the universe when I'm a company. It's all in me. You, you love it how I move you. Love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman. And I fit in after midnight. Feeling that you can't find my one. The lingers when we're done, you believe God is a woman. Tell you all the things you should know. Baby, take my hand, save your soul. We can make it last, take it slow. Oh, oh. So how I want you, and you're different from the rest. Oh boy, if you confess, you might get blessed. See if you deserve what comes next. I'm telling you the way I like it, how I want you, yeah. Can be all the things you told me not to be. When you try to come for me, I can be flourishing. And here's to the universe, one of my company. It's all in me. You, you love it how I move you. So to my one, when love is set it down, you. Bardzo dziękuję. Moi kochani, a teraz piosenka z mojego repertuaru, która opowiada o szczęściu. Nazywa się Otwórz oczy. No i teraz mam nadzieję, że nakuszę was do tego, aby klaskać. Uwierz, czasem mniej oznacza więcej. Posiadanie nie określa ciebie. Ważne, abyś cieszył się z najprostszych chwil. Zapamiętaj to. Otwórz oczy, otwórz serce. Znajdziesz wtedy w życiu szczęście. Obok ciebie jest. Hej, ahu! Szczęście w życiu jest twym cieniem, ono co dzień goni ciebie, tylko zobacz je, tak, już teraz wiem. Szczęście chowa się wśród zwykłych dni, już teraz wiem. Szczęściem dla mnie jest żyć tam, gdzie ty, już teraz wiem. Moje szczęście twoje imię ma, szczęście ma twój zapach i smak. O. Czasem życie toczy się w ciemnościach, czasem brak nim już promieni słońca. Wtedy słyszę wokół jakiś dobry głos, mówi mi tak. Otwórz oczy, otwórz serce, znajdziesz wtedy w życiu szczęście. Obok ciebie jest, hej, ahu.
Szczęście w życiu jest swym cieniem, ono co dzień goni ciebie, tylko zobacz je, tak, już teraz wiem. Szczęście chowa się wśród zwykłych dni, już teraz wiem. Szczęściem dla mnie jest żyć tam, gdzie ty, już teraz wiem. Moje szczęście twoje imię ma, szczęście ma twój zapach i smak. Szczęście chowa się wśród zwykłych dni. Szczęściem dla mnie jest żyć tam, gdzie ty. Moje szczęście twoje imię ma. Szczęście ma twój zapach i smak. Nie patrzę się już na daleki brzeg, bo wiem, że prawdziwe szczęście jest tuż obok mnie. Obok mnie. Teraz klaszczemy wszyscy! Bardzo dziękuję. Dziękujemy, Gosiu. Wielkie brawa. Za chwilę emocje sięgną zenitu. Jesteśmy coraz bliżej do werdyktu i ogłoszenia, kto zostanie nowym misterem Polski oraz tytułów komplementarnych. Przed Państwem 24 finalistów konkursu Mister Polski 2020. Z numerem pierwszym Jakub Kowalewski. Z numerem drugim Jakub Pursa. Z numerem trzecim Adrian Lach. Numer cztery Jakub Teodorski. I z numerem piątym Łukasz Jagła. Z numerem szóstym Maciej Paluch. Z numerem siódmym Rafał Szulik. Z numerem ósmym Rafał Nowaczuk. Z numerem dziewiątym Kamil Zdziebko. I numer 10 Przemysław Wnęk. Kolejna piątka kandydatów. Z numerem 11 Damian Dąbrowski. Z numerem 12 Patryk Mnich. Z numerem 13 Kacper Kędzierski. Numer 14 Rafał Łakomiec. Z numerem 15 Patryk Bogdański. Z
Z numerem 16 Jacek Krówczyński. Z numerem 17 Kamil Tomczak. Z numerem 18 Mikołaj Grzegorz. Z numerem 19 Karol Kasperek. I z numerem 20 Adrian Nykwamu. I nasza ostatnia czwórka uczestników. Z numerem 21 Mateusz Żygadło. Numer 22 Maciej Szlufik. Z numerem 23 Filip Przybylski. I z numerem 24 Mateusz Komorowski. Zapraszamy wszystkich panów na scenę. Tak, wielkie brawa! Panowie w pełni na nie zasługują. To pierwsza dwunastka i za chwilę na scenie się pojawi kolejna dwunastka kandydatów. Już lada chwila poznamy tegorocznego mistera Polski. Który z nich zdobędzie ten tytuł? Już ostatnia. Zapraszamy wszystkich na scenę. Ścisłe top 10. Zgodzicie się ze mną, że wszyscy finaliści wyglądają oszałamiająco w garniturach marki Villaro. Warto zaznaczyć, że w tym konkursie nie ma przegranych. Panowie, każdy z was przeżył super przygodę i na pewno nie był to czas stracony. Coś o tym wie najdłużej panujący w historii mister Polski, Daniel Bożewski. Daniel nie może być niestety dzisiaj tutaj z nami, bo po wyczerpującym czasie w programie Dance 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 i jako członek polskiej delegacji na Eurowizji udał się na zasłużony wypoczynek do Meksyku, ale ma wam coś ważnego do powiedzenia. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Cześć Bartku, cześć Sylwio. Żałuję, że nie mogę być z wami dzisiejszego dnia, jednak moje wcześniejsze plany uniemożliwiły mi to, żeby dzielić z wami wspólne emocje dzisiejszego wieczoru. Witam wszystkich kandydatów do tytułu Mistera Polski 2020. Za nami wszystkimi bardzo trudny czas, każdy go przeżywał na swój sposób. Wiele z planów, które miały się spełnić, należało przełożyć w czasie. Pandemia również nie ominęła mnie, moich planów, celów, marzeń, ale cieszę się, że wracamy do normalności i że ta gala w końcu może się odbyć. I wszyscy znowu razem możemy przeżywać te pozytywne emocje. Jako najdłużej panujący mister Polski w historii konkursu chciałbym przekazać wam mnóstwo powera, dobrej energii, no i powodzenia. Panowie, doskonale rozumiem, jakie emocje towarzyszą wam dzisiejszego dnia, więc trzymam za was mocno kciuki, korzystajcie z tego wieczoru, bo jest to naprawdę świetna przygoda, którą na pewno zapamiętacie do końca życia. W
wygranemu życzę wielu sukcesów i możliwości spełniania misterowych planów. Moja kadencja kończy się w dniu dzisiejszym, natomiast już niebawem będę reprezentował Polskę na światowym konkursie Mister Supranational. Mam nadzieję, że godnie będę reprezentował Polskę. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia niebawem. To już za chwilę, już za moment poznamy laureatów 12 tytułów komplementarnych. Wyróżnionych za ogromny wkład pracy oraz profesjonalizm. Pierwszy tytuł to Mister Polski Media Press, który przyznali dziennikarze kilkudziesięciu redakcji, a werdykt w ich imieniu ogłosi Aldona Wlekłak, PR Manager. Zapraszamy na scenę. Chciałam ogłosić, kto został tutaj ulubieńcem dziennikarzy. No walka była taka dość wyrównana, chociaż głosy się rozkładały na wielu, wielu kandydatów. Ale dwóch przodowało. No i wygrał Adrian. Kolejny tytuł to Mister Ozon.pl, wybrany przez markę Ozon, partnera strategicznego konkursu. Kto został laureatem, ogłosi Sebastian Kasałka, dyrektor Departamentu Promocji marki Ozon.pl. Zapraszamy na scenę. Witam serdecznie ponownie. Jak się bawicie? Z Misterem Polski współpracujemy już wiele lat, ale tak długiej edycji to jeszcze nie mieliśmy. Dlatego na wstępie chciałbym wszystkim wam, chłopaki, podziękować bardzo serdecznie. Wykonaliście kawał super, super roboty. Jestem z was mega dumny. Wielkie podziękowanie od marki Ozoni i ode mnie osobiście. Także jeszcze raz wielkie dziękuję. Brawa dla chłopaków. Najchętniej przyznalibyśmy wszystkim wam tytuł Mistera Ozon, aczkolwiek ten tytuł jest tylko jeden. Tegoroczną edycję Mistera Ozon wygrywa Maciej Szlufik. Wielkie brawa. Wielkie brawa, raz jeszcze. Czterech finalistów zaprezentowało swoje talenty. Który z nich zrobił największe wrażenie na naszym jury? Odpowie wokalistka Gosia Andrzejewicz. Gosiu, zapraszamy do nas. Więc nagrodę Talent Show zdobywa Jakub Pursa z numerem 2. Brawa! To są lata pracy. Czas na mistera Polski social mediów. Który z kandydatów był najbardziej aktywny w sieci? Tytuł wręczy Marietta Witkowska, influencerka. Zapraszamy Mariettę na scenę. Dobry wieczór. Chciałabym bardzo wam wszystkim pogratulować i cieszę się, że mogę wręczyć właśnie tą statuetkę, ponieważ od ponad roku pracuję na Instagramie i wiem, jaka to ciężka robota. Słuchajcie, ja sobie zapisałam, bo oczywiście stres mnie zżera. Sorry. Kandydat z numerem 5, Łukasz Jagła. Zapraszam. Wielkie brawa. Brawa jeszcze raz dla Łukasza. Kolejny z tytułów to Mister Polski Metamorfozy.
Tytuł przyznany kandydatowi, który poczynił największy progres od castingu do dnia dzisiejszego. Na to pytanie odpowie wręczający tytuł sportowiec Sylwester Wilk, którego zapraszamy na scenę. Dobry wieczór. Zacząłem iść wcześniej, żeby się nie zeszło. Ogólnie wolę się ścigać niż wypowiadać publicznie, ale postaram się. W skrócie chciałem opowiedzieć o metamorfozie, czyli zmianie, która zaszła w moim życiu. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie. 7 lat temu byłem jeszcze bezdomny, ponieważ brałem narkotyki, piłem alkohol. Kilka lat później wygrałem medal na Mistrzostwach Europy. A w przyszłym roku, jak to już Paweł zdradził, biorę ślub z najpiękniejszą kobietą na świecie. Brawo. Chciałem tylko zaznaczyć, że mam nadzieję, że ten tytuł będzie dopiero początkiem drogi i początkiem tej zmiany, która się zadziała. I mam nadzieję, że ta zmiana dalej będzie się działa. I tę kategorię wykrywa numer 24 Mateusz Komorowski. Mister Polski Foto 2020. To bardzo prestiżowy tytuł dla finalisty, który najlepiej radził sobie przed obiektywem podczas licznych sesji zdjęciowych. Czasami w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Jak wyglądał backstage sesji streetowych, zobaczmy na filmiku. O wręczenie tytułu prosimy fotografa, autora sesji streetowych, Bartłomieja Effenberg. Zapraszamy na scenę, Bartku. Dobry wieczór Państwu. Powiem Wam tak szczerze, każdy z Was dał z siebie 300% na tych sesjach, nie tylko u mnie, też u dwóch innych fotografów. Pokazaliście klasę, ale tytuł może trafić tylko do jednego z Was. I dostaje go Jakub Kowalewski z numerem 1. Wielkie gratulacje. Czas na kolejny tytuł. Mister Polski Best Buddy. Tutaj rywalizacja była bardzo zacięta, bo nasi finaliści mogą pochwalić się imponującymi sylwetkami. A zwycięzcę w tej kategorii ogłosi Anna Maria Jaromin, Miss Polski 2020. Zapraszamy. Dobry wieczór. Dokładnie, wszyscy panowie dzisiaj prezentowali nienaganne sylwetki, no ale tytuł Best Body może być tylko jeden i otrzymuje go finalista z numerem 12, Patryk Mnich. Zasłużył na tytuł mistera elegancji i najlepiej prezentował się na kolacji powitalnej w restauracji Swing oraz podczas całego zgrupowania w hotelu Mistral w Markach. Na to pytanie odpowie Jakub Kucner, aktor i mister Polski. Zapraszamy.
A nagrodę wręczy Robert Rydczak, członek zarządu spółki MER, właściciela marki Villaro. Zapraszamy panów na scenę! Dobrze, już jesteśmy. Wiemy, kto jest misterem elegancji. Gratulujemy numerowi 15. Jest to Patryk Bogdański. Mister Polski Hot and Sexy to kolejny z tytułów komplementarnych. Tutaj wiele tłumaczyć nie trzeba. To tytuł przyznany przez damską część jury. Sylwia, jak uważasz, który z panów jest najbardziej hot? Zastanawiam się, dlaczego to akurat mi przypadł ten zaszczyt, aby wskazać mistera Hot and Sexy. A więc misterem Hot and Sexy zostaje Karol Kasperek. W sobotę nasi finaliści gościli na zaprzyjaźnionym torze Extreme Warrior Park w Piasecznie. Widzieliście państwo wcześniej filmik z tych zmagań i łatwo nie było. Ale o tym wszystkim, co się działo na torze, opowie Michał Kądziela, finalista Ninja Warrior, który nadzorował przebieg zmagań, oraz Juliusz Tobiasz, właściciel Extreme Warrior Park. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Przypada mi, inaczej nam, kolejny zaszczyt. Kolejny, ponieważ pierwszym zaszczytem było poprowadzenie tej konkurencji. Chłopaki na torze naprawdę sprawdzili się bardzo dobrze. Zastanawiam się, ponieważ chciałem zanim wręczę tą nagrodę, chciałem opowiedzieć o tym, jakie emocje towarzyszyły zawodnikom podczas wykonywania tego zadania, które sam wymyśliłem. Osobiście spodziewałem się, że będzie rywalizacja między zawodnikami, co zaskoczyło mnie od momentu, kiedy pierwszy zawodnik zaczął tor. Wszyscy biegli równo z nim, kibicowali mu. Możecie sobie wyobrazić 23 osoby, facetów krzyczących na całe gardło, kibicujących sobie przez około, nie wiem, godzinę, tak? I myślę, że każdy z nich pokazał naprawdę wiele, ponieważ mimo zmęczenia, mimo bólu, czasami nawet krwi z rąk lecącej po torze, każdy z nich walczył do końca i myślę, że za to należą im się wielkie brawa. Jednak najszybszym zawodnikiem z 24 osób, które tutaj są na scenie, z czasem 2 minuty 16 sekund i 11 setnych dostaje Kacper Kędzierski. Jeszcze raz wielkie brawa! Czas na mój ulubiony tytuł, Mister Friendship, wybrany między sobą przez naszych finalistów. Kogo najbardziej polubili uczestnicy konkursu i kto zbudował najlepszą atmosferę? Bezkonkurencyjny okazał się kandydat z numerem 5, Łukasz Jagła. Już nie bądź taki skromny. A teraz czas na państwa mistera, czyli publiki zebranej tutaj w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym, mistera polskiej publiczności.
Który z finalistów spodobał się najbardziej? Na to pytanie odpowie Nam Nguyen. Zapraszamy na scenę. Dziękuję serdecznie. Jestem, no to mój zaszczyt, tak, zostać wybrańcem i ogłosić tutaj mistera publiczności. Chciałbym jeszcze raz was zapytać, to dzisiaj jest misterem publiczności? Jeszcze raz? Macie świętą rację, tak. Mistrz publiczności Patryk Bogdański. Zapraszam. Emocje sięgają zenitu. To już wszystkie tytuły komplementarne, które zostały wręczone naszym finalistom. Czas na Top of the Top Mister Polski 2020. Prosimy przewodniczącego jury Norberta Dąbka o wręczenie koperty z wynikami. Chyba robię to pierwszy raz w życiu, wiecie? Czuję taką moc w rękach. Koperta z pewnością płonie. I to jest najważniejsza wiadomość dzisiejszego wieczoru. Proszę. Na waszych oczach. Uwaga! Drugim wicemisterem Polski zostaje kandydat z numerem 15, Patryk Bogdański! Czas na pierwszego wicemistera Polski 2020. Który otrzymuje od serwisu rezerwacyjnego darmowe noclegi voucher o wartości 1200 zł. Pierwszym wicemisterem zostaje Adrian Nykwamu. Do wręczenia nagrody zapraszamy Natalię Figur. Wieczoru. Zapraszamy Natalię Pigułę, Miss Universe Poland. Mister Polski 2020. Będzie miał zaszczyt reprezentować Polskę na konkursie międzynarodowym. Spędzi weekend z osobą towarzyszącą w ekskluzywnym hotelu Green Mountain o wartości 2000 zł. Otrzyma voucher zakupowy od marki Vilaro, voucher od marki Ozon o wartości 1000 zł oraz całoroczną opiekę kosmetologiczną od studia urody EMS Edyta Miętka-Szyroki. Jak państwo myślą, kto dziś zwycięży? Chyba nie będziemy już państwa dłużej trzymać w niepewności. Misterem Polski 2020 zostaje kandydat z numerem 1, Jakub Kowalewski. Wielkie, wielkie brawa dla naszego nowego mistera. Dobrze, Jakub, spodziewałeś się tego, ale bądź szczery. Zawsze jestem szczery. Generalnie no takie
Domniemania miałem, aczkolwiek, no wiadomo, tutaj pełno jest chłopaków, którzy zasłużyli na ten tytuł tak samo jak ja, co widać jak najbardziej po ich wyglądzie, po ich sylwetkach. Także jestem zadowolony, że to ja jestem wybranym i mam nadzieję, że nie zawiodę wszystkich, którzy na mnie głosowali. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Czyli cieszysz się na maksa? Cieszę się bardzo, choć jeszcze to do mnie nie dociera, ale na pewno jutro jak wstanę, to będzie na pewno, będę przeszczęśliwy. Wielkie brawa dla wszystkich 24 finalistów Mister Polski 2020. Jeszcze czas na nagrody. A jest ich całkiem sporo. Naszemu misterowi za chwilę chyba rąk zabraknie. Ale na szczęście są dziewczyny, bardzo pomocne. Raz jeszcze wielkie brawa dla 24 finalistów. To ich ciężka praca. Chłopaki, byliście świetni! Wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i jeszcze raz gratulujemy. A galę poprowadzili dla Państwa Sylwia Madeńska oraz Bartłomiej Piekarski. Thank you.